przyzwyczailiśmy Państwa do tego, że oglądacie zawodników tutaj na torze Służewiec i przede wszystkim w naszym studiu. Dzisiaj niecodzienny gość w naszym studiu, Bartek Kwiatek. Witaj serdecznie. Dzień dobry. Bywałeś na wyścigach. Powiedz, jak Twoje wrażenia z wyścigów konnych? No jak najbardziej pozytywne. Najbardziej utkwiły mi w pamięci przede wszystkim emocje związane z samym wyścigiem, z finiszem. Ja nie znałem nigdy wcześniej świata wyścigów, więc było to dla mnie zupełnie obce, ale obserwując konie na paddokach, obserwując kibiców, którzy dopingowali swoje konie, trenerów, no było to dla mnie coś zupełnie nowego, ale bardzo miło wspominam ten czas i na pewno wielokrotnie, jeżeli będę miał możliwość, to będę na torze po to, żeby oglądać te wyścigi i przeżywać to razem ze wszystkimi. Tym razem tor Służewiec zaprosił Twoją dyscyplinę również tutaj. Proszę, opowiedz naszym widzom, którzy może niekoniecznie są specjalistami w tej dziedzinie, na czym polega Twoja dyscyplina i co jest w niej najważniejsze? Najważniejsze w dyscyplinie, powiedzmy, powożenia zaprzęgami jest chyba radość czerpania jazdy tym zaprzęgiem. Mówię tutaj o zawodniku, a proszę pamiętać o tym, że takie konkursy później wpływają na rozwój tej dyscypliny, czyli ktoś obejrzy taki przejazd, powie, też chciałbym jeździć. Natomiast będziemy tutaj oglądać konkurs powożenia zaprzęgami parokonnymi i sama nazwa sugeruje i wskazuje na to, że są to dwa konie w jednym zaprzęgu i najważniejsze, na czym musimy się skupić jako trenerzy czy zawodnicy, to jest zgranie dwóch koni po to, żeby jak najczęściej biegły w tym samym tempie i najlepiej w tym samym kierunku. Przy czym pokonujemy parkour ustawiony z takich pachołków, kegli z piłeczkami, czyli zaliczamy albo i nie zrzutki, które później są przeliczane albo na punkty karne, albo na czas, w zależności od tego, jaki to jest konkurs. Pokonujemy przeszkody mobilne maratonowe i dzięki temu najszybszy przejazd bezbłędny zwycięża. Czy myślisz, że takie wydarzenie, które będzie mieć miejsce już niebawem, Warsaw Jumping tu na torze Służewiec, ma znaczenie szczególnie w tak trudnym roku, kiedy wiele zawodów zostało odwołanych? Obserwując rynek jeździecki, mam wrażenie i jestem przekonany o tym, że ludzie są głodni wydarzeń jeździeckich, głodni wydarzeń, które promują konie, a szczególnie lokalizacja toru Służewiec, czyli Warszawa, centrum miasta, powoduje, że spodziewam się, że będzie tutaj naprawdę bardzo liczna publiczność, a dzięki inicjatywie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych i toru Służewiec taki zwykły Kowalski będzie miał szansę obejrzeć w ciągu 3 czy 4 dni wszystkie dyscypliny jeździeckie. To jest coś niebywałego, to się dotąd nie wydarzyło na otwartym terenie, z tego co pamiętam przynajmniej. I dzisiaj jest to dostępne, to jest wspaniała idea i dlatego w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że taka impreza będzie się odbywała, szczególnie tu w Warszawie, w centrum Polski, z chęcią będziemy w niej uczestniczyć, serdecznie dziękujemy za zaproszenie i na pewno będziemy walczyć i pokazywać naszą dyscyplinę z najlepszej strony, będziemy obsypywać wszystkich piaskiem, będziemy prosić nasze konie, by biegły szybko z naszą bryczką i najlepiej po najlepszy wynik dnia. To co, Bartek, zapraszamy na Warsaw Jumping. Jak najbardziej, z czystym sercem zapraszamy na Warsaw Jumping. Bądźcie z nami, oglądajcie nas i bądźcie tu na żywo.